Witajcie na kanale Praktyk Kulinarni. Mam dla Was trzy ćwiczenia na ładne pośladki. Tu chyba nie trzeba specjalnej zachęty, bo każda z nas chce mieć ładną i jędrną pupę. A niestety, im więcej siedzimy, im mniej się ruszamy, nasze pośladki wyglądają coraz gorzej. Z wiekiem zresztą też nie ma magicznej pastylki, nie ma cudownych preparatów. Trzeba ćwiczyć. Przed treningiem zróbcie krótką rozgrzewkę. Najlepiej marsz w miejscu, bieg w miejscu, albo dołóżcie te ćwiczenia po treningu cardio. Zaczynamy! Na początek oczywiście przysiady, nie może być inaczej. Pupa kocha przysiady. Stajemy w lekkim rozkroku, patrzymy się przed siebie i schodzimy jak najniżej. Pamiętamy, żeby kolana były trochę na zewnątrz i żeby nie przekroczyły linii palców. Schodzimy jak najniżej i wstajemy. Zróbcie 10-12 powtórzeń tego ćwiczenia. Do kolejnych ćwiczeń przyda się mata. Pierwsze z nich to unoszenie nogi w kręgu podpartym. Dłonie pod barkami, prostujemy nogę i unosimy. Na chwilę spinamy mięśnie pośladkowe i mięśnie tylne uda na górze. 12 powtórzeń na jedną stronę, a później 12 na drugą. Ostatnie ćwiczenie to mostek, czyli unoszenie bioder. Kładziemy się na plecach, nogi zgięte w kolanach, całe stopy na podłodze, ręce wzdłuż ciała i unosimy biodra. Na chwilę na górze spinamy pośladki i wracamy. 10-12 powtórzeń. Zróbcie 3 serie tych ćwiczeń, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. Jak macie taką możliwość, to chodźcie po schodach, to bardzo dobrze robi na pośladki. Do zobaczenia!